W tym roku na realizację zadań w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego wpłynęło 89 wniosków, które przeszły wstępną weryfikację. Na sfinansowanie przez miasto ma szansę 68 z nich, a już niedługo będzie można na nie głosować w jeden z wybranych przez siebie sposobów. Od 5 września będzie można, przypomnę, głosować elektronicznie, czyli za pomocą telefonu, komputera, za pomocą tabletu. Mamy prosty system, który pozwala nam, jeżeli jesteśmy osobą już zameldowaną w Koninie, automatycznie przystąpić do głosowania przez stronę kbokonin.pl. Głosowanie internetowe potrwa do 18 września do godziny 16, czyli do chwili zamknięcia lokalnych punktów wyborczych. 18 września, jeżeli chcecie Państwo, też będzie można oddać głosy w systemie tradycyjnym w 4 lokalach wyborczych, które przygotujemy dla Was w Koninie. A znajdować się one będą w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja w Koninie, w Konińskim Domu Kultury, przy Placu Niepodległości, w Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie przy ulicy Fikusowej oraz w Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Staffa w Koninie. Głosować mogą też osoby niezameldowane w mieście, muszą się jednak wcześniej zarejestrować w systemie. Jak mogą to zrobić? Musicie Państwo wejść na naszą stronę internetową kbokonin.pl. Tam w aktualnościach znajdziecie Państwo pełną instrukcję, także w języku ukraińskim, mówiącą, jak należy się zarejestrować. Rejestracji możemy dokonać pomiędzy 8 a 18 sierpnia. Potrzebujemy po prostu trochę czasu do września, aby te wszystkie dane później przepracować. I mając już zarejestrowany swój numer PESEL w tym systemie, co ważne, trzeba podać takie dane osobowe, jakich będziemy używać później przy logowaniu podczas głosowania, możemy oddać głos na wybrane przez siebie projekty. Obecnie trwa realizacja projektów, które konińianie wybrali w ubiegłym roku. Z budżetu miasta przeznaczono na nie ponad 2 900 000 zł. Natomiast na 2023 rok do wydania na inwestycje w ramach KBO zaplanowano nieco więcej. Głosowanie polega na tym, że wybieramy maksymalnie 3 tak zwane projekty małe, czyli do 100 000 zł, i maksymalnie 3 projekty duże, czyli projekty od 100 000 do 1 000 000 zł. W tym roku mamy do dyspozycji 3 092 000 zł i one są podzielone na dwie grupy, dwie części. Pierwsza to jest 2 092 000 zł, które są do dyspozycji na tak zwane właśnie projekty duże, i 1 000 000 zł na projekty małe, czyli mamy dużo pomysłów do wyboru. Przypomnę, że w tym roku tych dużych projektów, które zgłosili mieszkańcy do Państwa wyboru, jest 12, a tych małych projektów mamy 56. W tym roku mamy więcej zgłoszonych projektów niż w ubiegłym roku. Do zapoznania się z tymi pomysłami albo na profilu facebookowym, czyli jak wpiszecie Państwo sobie Koniński Budżet Obywatelski czy KBO na Facebooku, to znajdziecie nas tam w tym medium. Natomiast też zapraszamy do przejrzenia strony internetowej, która ma prosty adres, czyli kbo.konin.pl. Na wspomnianej stronie internetowej znajdują się także informacje i opisy projektów w języku ukraińskim, ponieważ przebywający u nas goście zza wschodniej granicy także będą mogli wziąć udział w głosowaniu.